niskiej ziemi do was przybywamy. Serdecznie witamy, pięknie się kłaniamy. Serdecznie witamy, pięknie się kłaniamy. Zebraliśmy kwiaty, najpiękniejsze w ziemię, aby wam je przynieść. W bukiecie, aby wam je przynieść. W tym bukiecie, a zapachem kwiatów, prosto lupę dla nich, dla was zatańczymy. Dla was zaśpiewamy, dla was zatańczymy, dla was zaśpiewamy. Którędy, którędy, na kałusie droga, to mi ta całusa, miała dać nieboga, to mi ta całusa, miała dać nieboga. Całusa, miała dać mi piska, którędy, którędy, na kałusie ściszka, którędy, którędy, na kałusie ściszka. Idziemy, idziemy, różeczki nie wiemy, ale ludzie wiedzą, co nam ją powiedzą, ale ludzie wiedzą, co nam ją powiedzą. Thank you.
walki Fenicji. Ożeli górale, czysto, czysto,
i owies, i proso, i żyto, i żyto. Pożeli góra leży. Wszystko, wszystko, tam na pole szwarne, gdzie był gromada, gromada. Czemu żeś się wydawała, tyś młoda, tyś młoda? Czemu żeś się wydawała, tyś mała, tyś mała? Będziesz ciebie gospodyni nie dbała, nie dbała. Dziękujemy bardzo. To był zespół międzypokoleniowy Razem. Chleb podzielony. Po raz kolejny przyszło nam wierzyć w cudowne rozmnożenie, bo pan burmistrz rozdawał, rozdawał. Im więcej rozdawał, tym bardziej tego chleba przybywało. No to dobrze. Drodzy państwo, zapraszamy gościa. Pan Czesław Mroczek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Szanowny panie burmistrzu, księże dziekanie, starostowie dożynek, szanowni państwo. Nie tylko chleba w Kałuszynie jest pod dostatkiem, ale jest bogactwo tej wspólnoty, które widać. Te 18 wieńców dożynkowych, kilka zespołów artystycznych, folklorystycznych, to pokazuje to bogactwo i tej wspólnoty parafialnej i wspólnoty gminnej. Te wieńce same się nie zrobiły. Ten czas poświęcony na wspólne działanie buduje właśnie wspólnotę. Bogactwo wspólnoty daje siłę, daje podstawy do rozwoju. Proszę państwa, dożynki, mówimy to, powtarzamy, to święto z zakończonej pracy. To święto ze zbiorów, to jednocześnie dziękczynienie opatrzności, podziękowanie opatrzności za wsparcie w tym trudnym dziele pracy rolniczej, podziękowanie za plony. I chociaż, proszę państwa, poprawiają się dzięki środkom finansowym od lat, poprawiają się warunki pracy rolników, to jednak ta praca, jak to się mówi, ciągle prowadzona jest w pocie czoła i mimo pracowitości, zaangażowaniu i zapobiegliwości rolników, efekt końcowy nie zawsze jest taki, jak rolnicy by oczekiwali. Dlatego, że wszyscy doskonale wiemy, bo znamy wieś, że na ten efekt końcowy wpływ mają siły natury. Że czasami mimo tej pracy efekt nie jest taki, jakby rolnicy oczekiwali. I tak było również w tym roku. Dotkliwe susze spowodowały, że niektórzy nie zebrali plonów, a niektórzy zebrali plony o wiele uboższe. I w związku z tym, proszę państwa, już od wielu, wielu lat w Polsce funkcjonuje system wsparcia w takich sytuacjach. Wsparcia poprzez wypłatę rekompensat, odszkodowań, wypłatę dotacji inwestycyjnych. To wielkie zobowiązanie władzy. Wierzę, że w tym roku władze państwowe wywiążą się z tego obowiązku wsparcia rolników, bo to wsparcie jest potrzebne. Zagraża nam również od kilku lat epidemia ASF-u i wierzę, że te dotacje inwestycyjne pozwolą przygotować zagrody polskich rolników do tego, by sprostać, uchronić się przed tymi wielkimi zagrożeniami. Proszę państwa, tak jak zmieniają się warunki pracy rolników, tak zmienia się polska wieś. Mnie szczególnie dumny, dla mnie to jest szczególne, że mogę obserwować ten dobry rozwój w Kałuszynie, we wszystkich prawie miejscowościach gminy Kałuszyn. Proszę państwa, ale również tutaj doświadczenie życiowe podpowiada nam, że poprzez to właśnie poznaje się gospodarza, tak? To życiowe doświadczenie podpowiada nam, że tam, gdzie jest dobry gospodarz, tam są plony większe, tam jest zadbane obejście. Chcę pogratulować tego właśnie w Kałuszynie, dobrego gospodarza, burmistrza, rady miejskiej, ale tej aktywności mieszkańców. Zbudowaliście państwo wspólnotę, która potrafi rozwijać się, zadbać o to, co jest każdej wspólnocie potrzebne. Proszę państwa, dziękuję za zaproszenie i tak jak powiadam, Kałuszyn może być dumny z tej tradycji dożynkowej, z tego pięknego świętowania. W związku z tym składam życzenia rolnikom, by jednak przy tych wszystkich zagrożeniach udawało im się
uzyskać zawsze dobre plony, mieć satysfakcję z tej pracy, żeby im zawsze wystarczało na realizację tego wszystkiego, co każdy człowiek chciałby w życiu mieć, rozwijać, zabezpieczyć własną rodzinę. Życzę całej wspólnocie Kałuszyna dalszego pięknego rozwoju, sukcesów władzom i mieszkańcom. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Pan Piotr Gujski odczyta list od posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Daniela Giorgia Milewskiego. Drodzy rolnicy oraz uczestnicy dożynek w Kałuszynie, szanowni państwo, dożynki to wydarzenie od stuleci wpisane naszą narodową tradycję. Gromadzi się tu wspólnota lokalna, aby dziękować Bogu za pozyskane plony. Składają państwo to wielkie dziękczynienie także w imieniu nas wszystkich. Drodzy rolnicy, pragnę serdecznie podziękować wam za całoroczny trud, za gospodarską troskę o ziemię, którą państwo uprawiają i której służą, za pielęgnowanie międzyludzkich więzi, wiary, tradycji, narodowej tożsamości, których polska wieś jest od wieków ostoją. Dla Prawa i Sprawiedliwości sprawy polskiej wsi są jednymi z najważniejszych. Wiele w naprawianiu rolnictwa już udało się zrobić. Wstrzymaliśmy spekulacje polską ziemią i jej wykup przez obcokrajowców. Będziemy poprawiali też przepisy tak, by najlepiej odpowiadały potrzebom polskich rolników. Wzmocniliśmy skuteczność ochrony produktów rolnych przed dominacją międzynarodowych koncernów, skupujących i przetwarzających płody rolne. Rząd przyjął rozwiązania o znakowaniu żywności wprowadzonej na rynek tak, by wyeliminować importowane produkty nędznej jakości, a także by zapobiec fałszowaniu żywności sprowadzonej z zagranicy, udającej produkty polskie. Wielką szansą na dynamiczny rozwój polskiego rolnictwa, wykorzystanie jego zasobów i przewag, na uczynienie z rolnictwa ważnej, konkurencyjnej w globalnej rywalizacji gałęzi gospodarki jest przygotowany przez nowego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego i ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego plan dla wsi. Zakłada on szeroką pomoc dla rolników w obniżaniu kosztów produkcji poprzez zwiększenie zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym, duże programy poprawy żyzności gleb i związanej z nimi retencji gospodarki wodnej. Chcemy ze spółek Skarbu Państwa, które uratowały się przed masową, bezsensowną i szkodliwą prywatyzacją, utworzyć z udziałem rolników Narodowy Holding Spożywczy, wspierający i stabilizujący rynki rolne. Mam świadomość, że na drodze ku dobrej przyszłości polskiego rolnictwa musimy sprostować jeszcze wielu wyzwaniom. Zapewniam, że Prawo i Sprawiedliwość z pokorą przyjmuje także krytyczne uwagi i opinie. Niezależnie od ataków i kłamstw na temat naszej polityki, nie ustajemy w pracy na rzecz wszystkich mieszkańców polskiej wsi i całej naszej ojczyzny. Współpracujemy ściśle z organizacjami rolniczymi. Reorganizujemy instytucje wspierające rolnictwo tak, by sprawnie, bez zbędnej zwłoki zapewniały realizację programów krajowych i unijnych przeznaczonych dla polskiej wsi. Eliminujemy w przestrzeni publicznej patologie, takie jak korupcja, oszustwa, arogancja i bezczelność części urzędników, funkcjonowanie pasących się na majątku narodowym kliki układów. Choć nie jest łatwo, to damy radę. Pozdrawiam wszystkich uczestników dożynkowego spotkania. Życzę wszelkiej pomyślności w pracy i działalności na rzecz dobra Polski i Polaków. Życzę zdrowia i miłości w waszych rodzinach. Niech Pan Bóg błogosławi. Daniel Milewski. Dziękujemy bardzo.